Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną, siódmą już część polemik przy piwie. Od ostatniego bliskonu minęło już trochę czasu, minął już ponad tydzień, także emocje powoli jakoś się uspokoiły i możemy spokojnie, możemy w miarę obiektywnie ocenić to, co Blizzard zaprezentował nam w Kalifornii. Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie o BlizzConie oraz o tym, jaki wpływ ten BlizzCon będzie miał na kształt Diablo 3 w najbliższych miesiącach. A moimi gośćmi są osoby bardzo zacne, w składzie znanym Wam zapewne, ponieważ dokładnie takim, jaki był na poprzednich polemikach przy piwie. Czyli jest dzisiaj z nami administrator i założyciel chyba największego polskiego serwisu o grach Blizzarda, jakiego... To nie jestem ja, ale będę kiedyś, ale to jest Eridor. Cześć Eridor. Czołem, witam wszystkich serdecznie. Nie zwracajcie uwagi na ten lamerski plakat za Eridorem. Jeżeli go widać gdzieś, to się go wytnie. Wiadomo przecież, że to... No. Liczy się Diablo, a nie Overwatch. Następna osoba to człowiek, który znany jest chyba przede wszystkim ze swoich akcji wlepkowych oraz kuflowych. Może nam ten kufel zaprezentuje, jak go ładnie poprosimy. No, coś tam widać. Czyli Janc, witam cię, Jancu. Siemanko, witam wszystkich. I kolejne dwie osoby to są chyba najpopularniejsi polscy streamerzy, youtuberzy, Diablo. Czyli Legion i Xazax. Witam was, panowie, również. Xazax na Zielonej Polanie, cześć. Siemano, witam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Dobrze, panowie, polemiki przy piwie charakteryzują się tym, że są one polemikami przy piwie. I dzisiaj troszkę daliśmy ciała, ponieważ tego piwa nie mamy zbyt wiele. Legion, jakie masz dzisiaj piwo? Ja mam piwo, słuchajcie, o smaku maliny mięty. Mhm. A możesz pokazać? Dopiero co na rynek wprowadzany i ono ma takie specjalne hasło, pokochasz, i to, słuchaj, się nazywa 1936. O, takie piwo o nazwie 1936. A mocno kopie? I słuchaj, to ma procentów aż 19%. Także myślę, że daje radę. Ale dobrze, do końca polemik, no. Co? Dociągniesz do końca polemik. Myślę, że damy radę, chociaż dopiero za je rozpocząłem. Ale jesteś po workaucie, to spoko. No tak. Także myślę, damy radę. Dobrze. Eridorze, jakie ty masz piwo? Ja muszę powiedzieć, że poszedłem w klasykę, tak często spożywaną przez różnych moich rówieśników, zarówno na studiach, jak i przyjaciół. Mam tutaj butelkę, jak widać rocznik to jest również 1936. W kwestii procentów muszę powiedzieć, że w zależności od tego, jak się długo odstawi ten napój na nasłonecznione biurko, tyle ma procent. O, ja go skądś poznaję. Niewykluczone, że to jest... To Eridor jest bardziej hardkorowy, bo ma większą flaszę. Kurde. No to 19%. Xazax, a ty co dzisiaj pijesz? Przeźroczystą. Czyli czystą. Dokładnie. Czyli z grubej rury przywaliłeś. No, ja piję swój magiczny napój z kubeczka, o, dokładnie. Nie powiem wam, co jest w środku, ale też bardzo mocno kopię. Bardzo mocno kopię. A Jans, a ty co tam? Masz coś w ogóle? Ja mam piwko rzemieślnicze z Płocka dokładnie, z tego co udało mi się wyczytać z etykiety. Nazywa się Big Chill. Nie wiem, czy kojarzycie, znacie? Nie. Sam nie znam. Dzisiaj stestuję, a ma taki woltaż, jeśli widać oczywiście. Pewnie nie widać, ale 9,5%. Zobaczymy, czy też nie upadnę. Regionalne. Czyli można powiedzieć, że Płockie. W przeciwieństwie do nas wszystkich, ty masz takie zwykłe, tradycyjne, klasyczne piwo, prawda? Dokładnie, dokładnie. Jestem, no niestety źle się przygotowałem. Mm-hmm. Muszę przyznać wprost, że jestem od was dzisiaj gorszy. No. Czyli to nic wyszukanego po prostu. Ale właśnie. No to panowie, że tak powiem, oby nam się dobrze dyskutowało. O. Zacznijmy. Oby było mało hejtu na Bliza. Dobrze. Dzisiaj jest dobry dzień, mamy wtorek, także... Wszystko będzie pozytywnie. No, teraz zdradziłeś, kiedy to było nagrywane. Ale nie powiedziałeś, który wtorek. A właśnie. Dobrze. Panowie. Panowie, BlizzCon zakończony. BlizzCon taki dosyć szczególny, ponieważ obchodziliśmy 20. rocznicę premiery Diablo.
Diablo 1, no i 25. rocznicę utworzenia Blizzarda. Co sądzicie o obchodach tych dwóch rocznic? No chyba z troszeczkę większym naciskiem może tutaj na tą rocznicę Diablo. Jak sądzicie, jak Blizzard uczcił tą rocznicę, tylko bez nadmiernego hejtu? Prezentacja dobrze wykonana. Prezentacja czego? Właśnie. No czego? Dlaczego? Prezentacja do tego. No, był taki filmik na rozpoczęcie obchodów 20-lecia na tym panelu, tak? Chodzi ci o ten filmik. No właśnie, no o rozpoczęciu. A. Fajnie wyglądał. Bo tam jeszcze był taki filmik, jak przed tym panelem Diablo, kiedy projektanci Diablo się tam wypowiadali, takie, wiecie, tak, krótkie tak. coś. To też fajne nawet tam było. Brewik był właśnie między innymi. Był Brewik. Po to przyjechał do Blizzarda, żeby nakręcić te 30 sekund wypowiedzi. A potem poszedł sobie pracować dla tych ludzi od tego. Od innej gry. Od Path of Exile, nie? Ja się dobrze pamiętam. Tak, Grinding Gear Games. Czyli trochę tak zagrał na nosie Blizzardowi, nie uważacie? Tak. Mieliśmy nie hejtować. No dobra, no to co jeszcze? Jak sądzicie? Tak ogólnie, jak Blizzard uczcił tą 20. rocznicę? Może ja bym zaczął, tylko jeszcze zacznę od tego, że mieliśmy dodatkową uroczystość, no bo 10. BlizzCon. Tak, to prawda. No i ja muszę powiedzieć szczerze, no ja jestem odrobinkę w wymiarze całości zawiedziony, bo zwykle było tak, że na każdym BlizzConie mieliśmy taką petardę. Czy to Overwatch, czy to zapowiedź Diablo Trójki, czy to zapowiedź jakiegoś dodatka do StarCrafta. No zawsze było coś takiego, co tak stanowiło taki rdzeń całego wydarzenia. No a teraz to tak, no, niby Overwatch, Liga, niby Hearthstone dodatek, no ale to było wiadomo, a nie było czegoś takiego, co by faktycznie tak tą widownię tak zszokowało i tak dalej. Zabrakło mi czegoś. Jeżeli mielibyśmy analizować informacje o Diablo, to już od wielu lat w zasadzie nie mieliśmy niczego konkretnego. To jest też prawda. A szczególnie przez ostatnie dwa lata, to już w zasadzie nic się praktycznie nie działo. Lubię utrzymać napięciu. Ja już w zeszłym roku mówiłem, że na pewno będzie zapowiedziany dodatek. Już w tym roku dałbym sobie rękę uciąć, teraz bym nie miał ręki. No, ale no niestety. Cytując klasyka, tak? Z filmu. Tak. Ale prawdę mówiąc, to też liczyłem na to, że będzie dodatek, bo o ile dwa lata temu, to ten dodatek raczej nie wydawał się jakiś specjalnie realny. Rok temu już bardziej, no ale teraz wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, że bez tego dodatku to będzie ciężko. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że patrząc już na te screeny tego nekromanty, które się ukazały na stronie Diablo przed BlizzConem, byłem prawie że pewny, że dodatek wyjdzie. Ta Diablo 4, która na temat której rzekome też plotki były, zaczęły się tak za bardziej odsuwać. Też myślałem, że będzie właśnie ten dodatek, a jednak myślę, że on został rozbity na takie pomniejsze części. Może oni mieli pomysł w głowie, żeby ten dodatek wprowadzić, ale stwierdzili jednak nie, czekajcie sobie jeszcze trochę, z rok, dwa i wprowadzimy wam taki dodatek w patchu, coś takiego. Bo to jest na pewno lepszy tryb, model biznesowy, który przyniesie większe zyski, jeżeli podzieli się. No to na pewno. Tak, na tak, pewno. Aczkolwiek no wiadomo, że to potem boli. Aczkolwiek też sama sprawa z tym Diablo 4, Boże, najpierw sprawa z tymi kostkami, że K4 ma czwórkę zamiast jedynki, to jest 11 czwarte. Ludzie już takie rzeczy wymyślali, że to się po prostu no, w głowie nie mieści. A prawda jest taka, że Blizzard nie mógł wydać Diablo 4. No bo pytanie pierwsze, czy Diablo 3 jest złą grą? Obiektywnie. No to już kwestia gustu. Myślę, każdy z nas by odpowiedział inaczej. Ale myślę, że nikt by nie powiedział, że to jest gra zła. Gra, która w ogóle nie powinna powstać i tak dalej. Jest to gra, która wyszła w taki dosyć, została wydana w takich dosyć kontrowersyjnych okolicznościach i ona wtedy nie do końca była dobra, moim zdaniem, ale teraz gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkie patche, które były wprowadzone, dodatek Reaper of Souls, jakieś te wszystkie te content patche, różne te pierdoły typu set dungeony, kostki Kanajego i inne rzeczy,
to wydaje mi się, że gra jest generalnie całkiem fajna, tylko my też nie do końca możemy to zauważać, bo my byliśmy świadkami tego, jak ta gra się rozwija, jak ona ewoluuje. Tak. Mamy w głowie to, jak ona wyglądała 15 maja 4 lata temu i potem dopiero dokładaliśmy sobie te kolejne cegiełki i nie ma to na nas takiego wrażenia, takiego efektu wielkiego. Ale gdyby teraz pojawił się na przykład taki Eridor, taki mały Eridorek tam, który sobie dopiero kupił Diablo 3 razem z dodatkiem i zagrałby, to myślę, że ta gra podobałaby mu się. No wiesz, w momencie, jeżeli teraz Blizzard wydałby Diablo 4, to tak jakby powiedzieli, no słuchajcie, owszem, trójka wyszła 4 lata temu, bardzo krótki czas, więc tamtej rzeczy nie było. Więc przyznałem się do błędu, że w sumie przez 4 lata nie zrobili nic dobrego. Ale tak, teraz powiedziałeś bardzo dawno temu, czy wcześniej? Nie zrozumiałem. 4 lata to jest dla ciebie długi okres, czy krótki okres na kolejną grę Blizzarda? Krótki, bo trzeba to odnosić względem tego, jak wychodziło na przykład Diablo 2. Jaki był okres czasu pomiędzy 2 a 3? No tak. No, prawdę mówiąc, to właśnie rzeczywiście jest jeden taki argument, który bardzo wyraźnie stoi w sprzeczności do potencjalnej czwartej części Diablo, bo każda gra Blizzarda była wydawana w dużym odstępie czasowym. W zasadzie tylko z jednym dodatkiem. Co? Z jednym dodatkiem. Jak z jednym dodatkiem? W przypadku Diablo tylko. No tak, tak. Ja mówię o Diablo. Starka się już na przykład wyłamał. No Starka ptaka, nie, ale o Diablo mówię. Tylko i wyłącznie. No dobra, okej, okay, ale wracając do sprawy. W zasadzie tylko dwie gry Blizzarda były wydane w okresie odstępie czteroletnim albo krótszym. To był stareńki Warcraft 1, a potem Warcraft 2, który był wydany rok później, i Diablo. Diablo 1 w 96 roku i Diablo 2 w 2000. A każda kolejna gra, na przykład Starcraft 1 i Starcraft 2, to jest odstęp rzędu, nie wiem, Eridor, 12 lat? 98 i 2010, nie? Tak, tak. No, na przykład Warcraft 2, a Warcraft 3 to jest 95 rok i 2002. Tylko tutaj też trzeba trochę inną rzecz wziąć pod uwagę, bo zwróćcie uwagę na samą zmieniającą się technologię. Jak mocno widać było różnicę Warcraft 1, a Warcraft 2. Tak jak mówisz, ma mała różnica czasowa, ale Warcraft 1 był na DOS-a. Warcraft 2 posiadał już wsparcie dla Battle.neta. To jest no nie posiadał olbrzymia różnica. Tak samo Diablo 1, Diablo 2. A, to inna sprawa. Nie, Warcraft 2? Nie, Warcraft 2 nie miał Battle.neta. Pierwszą grą było Diablo, potem była wydana Battle.net, Warcraft 2 Battle.net Edition. Faktycznie, Battle.net. Ale to nie ma znaczenia. Racja. Tak czy inaczej, 20 lat temu gry były generalnie wydawane chyba częściej niż teraz. Bo teraz są lepiej wspierane. Podejrzewam też, że dużo krótszy był czas tworzenia danej jakiejś gry 20 lat temu, a teraz. Może tak być. Teraz możemy wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę, jeżeli już jesteśmy przy tym, że jeżeli rzekome Diablo 4 albo ta nowa gra miałaby wyjść, to niekoniecznie musiałaby to być od razu pełnoprawna gra, tylko dopiero platforma pod kolejne dodatki i tego typu sprawy. Na przykład tak jak jest z Overwatchem. Overwatch jak wyszedł był bardzo, nie był jakoś bogaty w zawartość przy premierze. Ja wiem, że to jest inna gra też, ale on dopiero później się rozwijał i pewnie będzie miał gdzieś tam w przyszłości jakieś rozszerzenia. I tak myślę, że jakby było jakieś Diablo faktycznie na tapecie, to niekoniecznie musielibyśmy na nie czekać 12 lat, ale te, jeżeli by został zapowiedziany i za 2 lata wydany na przykład, to już by było 6 lat od premiery Reaper of Souls, tak? Dobrze liczę? Coś koło tego, no to już jest sporo czasu, żeby stworzyć jakąś tam platformę. A tu mieliśmy trochę problemów technicznych, ale już wracamy. No DC po prostu. No. Delikatne DC, ale już jestem. Więc wypuszczenie Diablo 4 jako takiego stricte no pseudo sandboxa, czyli samego silnika i jakiegoś tam rendery mapy, no mogłoby to wyjść, aczkolwiek wydaje się, że faktycznie w dobie dzisiejszych wymagań mogło to być też źle odebrane przez społeczność, no bo też pytanie, czego ludzie chcą, czy chcą dostać jak najszybciej nowy produkt, czy faktycznie chcą dostać gry, która jest od razu dopracowana, daje różne opcje i kierunki rozwoju dla graczy. Tylko, że Blizzard w dzisiejszych czasach nie patrzy już tylko na zadowolenie gracza, albo w ogóle prawie nie patrzy na zadowolenie gracza, tylko patrzy na tam, gdzie można zarobić duże pieniądze, a na takim sandboxowym właśnie silniku zarobiliby największe pieniądze. Jeżeli by zrobili to dobrze, czyli byłby handel, byłoby PvP,
byłoby, ładnie by to wyglądało, ładnie by to było zoptymalizowane i by to po prostu się prosiło o więcej płatnego kontentu, no to by ludzie wydawali pieniądze i by wszyscy byli zadowoleni. Ale to w tym momencie nie miałbyś jakiegoś sandboxa, tylko miałbyś normalny, pełny produkt, do którego można potem też dorabiać jakieś, powiedzmy, dodatki czy coś takiego, ale to nie byłby produkt, który byłby jakąś podstawą do czegoś, tylko to byłaby normalna gra, tak jak na przykład było Diablo 3. Chodzi mi o to, że bo dużo ludzi twierdziło, że Diablo nie może powstać tak szybko jak Overwatch, bo Overwatch bardzo szybko został zapowiedziany i wydany później, tak? To jest już... Overwatch nie jest nowym produktem, to bazuje na silniku innej gry, tak? Nie na silniku, ale... Znaczy na silniku, na pomyśle, na całym, tak, na całym pomyśle innego produktu, tak, który miał robić de facto Blizzard, tak? Tylko że ten pomysł umarł. A sorry, że się wtrąciłem, bo jeśli chodzi właśnie o to robienie jakby całościowo gry, wydawanie czy tam dodatków płatnych, niestety nie byłoby rozmowy na ten temat, gdyby cały rynek gier się nie zmienił. Kto teraz robi pełnowartościowy produkt i go daje graczom? No już dawno się z taką grą nie spotkałem, no i oczywiście tu wszędzie liczą się pieniądze. Wiedźmin 3. Jakiś typowy single. Czy Wiedźmin 3 był... Znaczy on był oczywiście, tylko że to jest tak, że no to zrobili nasza rodzima produkcja, no i chwała im za to, że tak zrobili. Ale Polska jest zacofana i wiadomo, nie łapie nowych trendów. No, oczywiście, że nie. No nie chcą zarabiać pieniędzy. Co oni robią? Robią pełnowartościowy produkt. Ale dobra, to nie jest jakby rozmowa o tym, ale no mówię, chcę się jakby wrócić do tematu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie słyszałem was praktycznie i nie jestem też w temacie, ale niech wejdę w temat. No powiedzcie mi, co tam jeszcze wcześniej rozmawialiście, o czym dokładnie. O wrażeniach z BlizzConu. No. Tak ogólnie mówiąc. No tak ogólnie pod kątem Diablo może bardziej. O. No na razie jesteśmy na tych nadziejach, które były przed BlizzConem, a które nie zostały zrealizowane. No. Aha. Czyli jeszcze o Diablo 2 HD powinniśmy wspomnieć. Aha. Znaczy ja o tym... A też właśnie padały nie, takie nie plotki. Wspomnę. Ja jakby... Ja byłem przekonany nawet w święcie, że wyjdzie drugi dodatek. Szczerze mówiąc, nie obstawiałem ani do końca, ani Diablo 2 HD, ani oczywiście czwórki, bo to była bójda w sumie i wymysł, szeroko mówiąc. Byłem mocno za drugim dodatkiem i zalążek, powiedzmy, tego jest, tak? No bo też jeśli chodzi o Rosa, to mieliśmy zapowiedzianą nową postać. Czy nie była zapowiedziana? Była. Była zapowiedziana i dostaliśmy jakby pełnowartościowy, tak? Pudełkowy produkt razem z tą postacią. Tu mamy, no mówię, ja mogę przyrównać to, co Blizzard nam zaoferował właśnie w Nekrosie. Że dostaliśmy takiego pączka, tylko że bez nadzienia, samo ciasto. No dostaliśmy, tak, mówię, postać bez dodatku, jak to miałem, mówię. Dostaliśmy takie klasyczne dzisiejsze DLC po prostu i tyle. Ale panowie, myślę, że tutaj jak już przechodzimy do tematu tego nekromanty, bo jakoś tak nam zeszło, to myślę, że te wasze opinie są takie nie do końca w porządku, bo tak naprawdę nie wiemy, co w tym dodatku będzie wydane, co tam się będzie zawierało. Wiemy, znaczy, że będzie nekromanta. Charakter paku, tak? No o tym, to jest, będzie Rise of the Necromancer. Który... No to ciężko to teraz. Chyba tak... wiemy, nie, to chyba wiemy. No wiemy, że będzie nekromanta, tak? I wiemy, że będą tam jakieś pierdółki, typu jakieś ramki, inne takie duperele. Ale to są pierdoły, to są rzeczy, które... Ale to jest tak, wszystko. Ale tak do końca nie można się wypowiedzieć na temat samego nekromanty. O paku, no to wiemy już, co będzie tam. Ale panowie, Legion, pozwolę sobie przerwać ci. Popatrzcie na to, bo myślałem trochę, rzadko się zdarza, żebym myślał, ale czasem myślę jednak. Zdarzy i tak sobie. No rzadko, ale jednak. Popatrzcie sobie na Reaper of Souls. Ta gra została zapowiedziana na Gamescomie, tak? Czyli w roku 2013 w sierpniu. Została wydana rok później, w marcu. Czyli mamy tak, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Mamy 7 miesięcy. Od momentu zapowiedzi tej gry oficjalnej do momentu wydania. Wiadomo, po drodze była jeszcze beta, gdzieś tam chyba pod koniec listopada ta beta była wprowadzona. I to było 7 miesięcy, przez które Blizzard dopracowywał cały oficjalny dodatek, czyli nową postać, nowy akt. Nie pamiętam, czy tam były Greater Rifty, czy znaczy te zwykłe rifty wprowadzone, czy to było w jakimś innym patchu. Nie kojarzę, ale tego kontentu było dużo. I teraz popatrzcie, przenieśmy to na to, co jest teraz.
Mamy BlizzCon na początku listopada. Blizzard zapowiedział, że nekromanci zostaną wydani w drugiej połowie 2017 roku, tak? Czyli powiedzmy, dokładnie, że cirka, no myślę, że powiedzmy sierpień to jest taka realna data, co? Może być, prawda? Czyli mamy od listopada, mamy grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Mamy 9 miesięcy. I czy uważacie, że Blizzard od dzisiaj, czy od powiedzmy listopada, do tego potencjalnego sierpnia przez 9 miesięcy pracowałby tylko nad tym, żeby dodać kilka skilli do jednej postaci? Przecież postać jest de facto gotowa. Ja nie myślę, ja się boję, że oni nam... Ja myślę, że właśnie tak będzie, bo popatrz, ile minęło od premiery ostatniego content patcha i ile zostało zrobione dotychczas, czyli prawie nic, bo skoro nekromantę wypuszczają, pokazali go na BlizzConie i on miał tylko tam 5 skilli chyba, czy 6. No niewiele, niewiele. Łącznie. Nie miał damskiego, żeńskiego modelu, w ogóle modelu nie było zrobionego, nawet nie dało się go zaprezentować w żaden sposób, więc jak najbardziej przy tak uszczuplonym zespole, jakim teraz jest zespół Diablo 3, wątpię, żeby coś więcej poza tym nekromantą i jakimiś tam właśnie kosmetycznymi zmianami było. Na pewno nie będzie jakichś tam większych lokacji, czy jakichś, czegoś, co na pewno nie będzie czegoś, co nam zawróci w głowie. Być może będzie jakaś lokacja jedna czy coś. Może mi się wydaje w ogóle, że to wszystko wejdzie właśnie w okolicy to, co zostało zapowiedziane później. Nie mówię o tym styczniowym patchu, tylko później te Challenge Rifty, te wszystkie Realms of Shadow i tak dalej. To wszystko przyjdzie w jednym terminie, tak żeby zmaksymalizować dochód z zakupu nekromanty. Jeżeli rzeczywiście te wszystkie zmiany byłyby wprowadzone razem w tym, w tej paczce, czy w tym, nie wiem, DLC, rozszerzeniu, jakkolwiek byśmy to nazywali, to miałoby to trochę większy sens, ale co do tego nie mamy pewności, bo Blizzard tego nie określił. Także moim skromnym zdaniem to czegoś jeszcze będziemy mogli się spodziewać po tym dodatku. Może to nie będzie akt nowy, bo to byłoby trochę za dużo, ale na przykład liczyłbym na jakiś nowy, nie wiem, coś właśnie w stylu jakiegoś nowego Rifta. Czy to Challenge Rift, czy jakieś coś innego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak był ten drugi panel o Diablo. Tam była taka część, gdzie uczestnicy mogli zadawać pytania. To przepraszam. Jeden koleś zadał pytanie, czy będzie wprowadzony coś w stylu takiego Rifta, gdzie walczymy tylko z bossami. I oni, tam ten koleś z Blizzarda, który odpowiadał, nie powiedział jednoznacznie, że nie, tylko tak się zaśmiał, że coś tam, że pracujemy, coś tam tego owego. Może coś takiego będzie wprowadzone. Dla mnie osobiście, jeżeli Blizzard będzie wydawał takie coś i nawet nie będzie to oficjalny duży dodatek, to i tak wydaje mi się, że sama postać nekromanty to jest za mało. I sądzę, że ten okres, który Blizzard jeszcze ma do wydania tego rozszerzenia, to jest okres, kiedy pracuje nad czymś jeszcze, czymś większym. Nie cały dodatek, ale coś jeszcze tam moim zdaniem będzie. Mi się wydaje, że no właśnie to wejdzie wszystko w jednym czasie, mniej więcej. Niekoniecznie w jednym patchu, ale na przykład 3 tygodnie wcześniej wejdzie patch, a później wyjdzie Necromancer Pack na przykład. Ale myślę też, że jest taka możliwość, że Necromanta będzie miał swoją taką startową strefę, jak mają na przykład w Warcraftie nowe klasy czy nowe rasy. Taki bardzo króciutki wstęp, bardzo, bardzo króciutki, żeby po prostu zrobić taki hype na tego nekromantę, żeby ludzie to kupili, bo tam będzie kawałeczek jakiejś małej fabuły na przykład. Ale może to być. Wrzucą go w cmentarz i jazda, i gramy. Wyjdzie, wiesz, wyjdzie z trumny i jedziemy. No ja liczę, że skoro będzie płatny, to jakoś, żeby był w miarę dobry. Nie, tak, zobaczcie, jak wygląda na przykład wydawanie w StarCraftie bohaterów, którzy są tam dowódcami do trybu kooperacji. Tam jest tylko wydana postać i nic więcej. I tak, tylko że StarCraft ma tego dużo więcej, a Diablo ma aktualnie tylko nekromantę i dużo mniejszą bazę graczy. No najbliższym, tu blisko nie możesz dostać kolejną zapowiedź, na przykład druida. Ale to mimo wszystko wydaje mi się, że sam nekromanta będzie tylko i wyłącznie takim sprawdzeniem, jak społeczność Diablo zareaguje i ile będzie z tego dochodu ewentualnego i jak można to rozmnożyć i rozszerzyć. Myślę, że takie zgniłe jajo chcą dać graczom? Nie wydaje mi się. Ja to liczę na to, że oni też pomyślą o jakimś ładnym opakowaniu tego, no bo jak, wiesz, to nie jest sztuką sprzedać coś, tylko sprzedać to dobrze.
Ja to nawet myślałem na tym, że może jakąś wersję pudełkową tego zrobię, chociaż to jest daleko już wybiegające myśl. No, wątpię szczerze. I nie ukrywam, że bym chciał, ale no zobaczymy, jak to będzie. Bo mówię, no jeśli rzucą po prostu nekromanty, który wcześniej ściągnie ci się w tle, jak było to z innymi patchami, no to będzie trochę słabe. Kup tylko kod, dostaniesz kod, odblokowujesz i grasz. No. Ale tak jest we wszystkich grach Blizzarda już poza właśnie Diablo i chyba Overwatchem. W takim razie się rozczaruję, ale nie, jest też dobrej myśli. Cyfrową dystrybucję. Ale to też, panowie, zależy od ceny, od ceny tego dodatku. Tak, bo jeżeli będzie to cena jakaś sensowna, to nie mam nic przeciwko. Gorzej, jak Blizzard zaśpiewa 40 euro za tylko nekromantę. Nie. 15 pewnie euro maksymalnie. Ja myślę, że 19,99, jak to ostatnio wrzucają taką kwotę. Często się tak. Ja powiem tak, że to zauważcie, wydatek jednorazowy. Kupujecie i macie na zawsze. No tak, ale dobrze, wiesz, ale ludzie narzekają... Za postać to na pewno... Nie, na pewno tego nie będzie. No nie za samą postać. Mówię, StarCraftowe są za 6 euro. Tyle to cała gra kosztuje. W StarCraftie po 2 dolary, tak więc... Nie wszystkie mikropłatności... 10-15 takie... euro zapewne na tym stanie. No to ile da, to da, zobaczymy. Tak kupię. Ja oczywiście też. Ale no zobaczymy. Tutaj wydaje mi się tak, że każdy narzeka trochę na ten koszt tego dodatku, ale tak prawdę mówiąc... Wydaje mi się, że, nie wiem, to jest takie moje subiektywne wrażenie, ale wydaje mi się, że baza graczy Diablo to jest troszeczkę inna grupa, inny przedział wiekowy niż na przykład, nie wiem, gracze CS-a czy jakiegoś innego Minecrafta. No, oczywiście, że tak. I przez to oczywiście, generalnie każdy narzeka na to, że okej, trzeba będzie znowu płacić, no ale kurczę, no jesteśmy ludźmi, którzy są dorośli, no mamy tam jakieś swoje zapewne prace, czy jesteśmy w stanie przeznaczyć 100 zł raz na, nie wiem, pół roku, rok, czy nawet jeszcze rzadziej. No to jeszcze 3 lata, nie oszukujmy się. Dobra, no załóżmy, że jesteś na przykład takim Eridorem i kupujesz, albo dostajesz od Blizzarda, ale jesteś tam innym i kupujesz jakieś gry tam, prawda, częściej, nie? Także załóżmy, że ktoś wydaje te pieniądze też na gry. To, no kurczę, no może nie jesteśmy bogaczami, no ale no taką stówkę to nas, myślę, stać, no. No dobra, no ile będzie, tyle będzie. Ja jestem podobnego zdania. No mówię, jeśli dadzą coś, co będzie kosztowało, nawet jeśli zachęcą czymś innym, to i tak jakąś tam kwotę się... Przecież mamy 7 miesięcy, tak? Czy 8, jak powiedziałeś, że do tego. Podkładajmy pod 10 zł miesięcznie i będziesz miał, tak? Tylko żeby to było też w granicach rozsądku, bo wiesz, no okej, okay, mamy pracę, ale no jeżeli tak mówię, zaśpiewają 150 zł za to, żeby dodać tylko, nie wiem, nekromantę i dwie nowe zakładki w skrzynce, to będzie przesada. To trochę będzie za dużo. Okej, okay, kupię, o dobra, no bo kupię, ale to już będę wtedy rozumiał osoby, które będą się żaliły, że jednak Blizzard trochę za bardzo pojechał w tym momencie. Znaczy, no, dążymy do tego, że cena ma odzwierciedlić jakby jakość, a jak będzie kosztowało 5 euro, to będzie delikatne zdziwko, co oni tam wrzucili takiego. Wiesz co, tak Jancu, to wtedy cenę, też tak. Będzie hejt. 5 zawsze euro, będzie. To będzie to nekromanta z 5 skillami. No właśnie, że za mało dodali, że się ludzie spodziewali dużego dodatku. Nie będzie o skilli, będzie tylko kupić kolejnego patcha, żeby mieć dostęp do kolejnych skilli. Bez obciżenia. No ale ogólnie tak, jeżeli mielibyście skomentować ten dodatek z nekromantami, cieszycie się, że coś takiego będzie wprowadzone, czy raczej proste. Niekoniecznie? Lepsze to niż nic, o tak. No właśnie. Lepsze to prawda. Niż to, co było przez ostatnie 2 sezony. Dwa? Mocno kwestia sporna. Każdy powie naprawdę inaczej, czy się podoba. Ja jestem osobiście mega zadowolony, bo postać nekromanty jakby jest ze mną związana od 2. Grałem nią najwięcej i starałem się robić tą postacią wszystko w 2. Także no nie będzie miejsca dla innej postaci, moim zdaniem. Nawet jeśli będzie słaba, że tak powiem delikatnie. To ja tak samo. W 2 praktycznie tylko grałem nekromantę. Jak wyjdzie, to wywalę wszystkie możliwe postacie, porobię sobie 12 nekromantów, będę sobie jakoś rzucić. Wszyscy. To będzie też ciekawe, jak wyjdzie ten nekromanta, to będzie też ciekawe, bo będą teamy z samych nekromantów. Ale to tak. Ale słuchaj, no tam masz chyba wybuch zwłok, z tego co pamiętam. No to tak. Słuchaj, bo ten cała była animacja tych czaszek, tak? Takiego jednego skilla u nekromanty. Wyobraź sobie 4 nekromantów, którzy to puszczają naraz. A wyobrażasz sobie atak legionu szkieletów, ten taki. No tak, dokładnie setka o tym szkieletów, mówię. Jak się zbiega. No, wyobrażam sobie w Greater Rift'cie, jakie tam będą lagi.
No ale od tego, ja podejrzewam... jest, od tego jest PTR, żeby to przetestować, nie? I od tego mają jeszcze 7 miesięcy, żeby to zoptymalizować. No myślę, że... Przepraszam, tak kierując się tym, co było w ROSie, no to myślę, że jakoś tak, nie wiem, w okolicach stycznia może już będziemy sobie mogli w to pograć, może lutego. No w styczniu to wiadomo, co będziemy wtedy robić, więc... No tak, ale wiesz, no też nie będziesz cały miesiąc katował Tristram, bo ci się po prostu znudzi. Nie, nie będziesz. Szczególnie, no nie, że tam jest ten dunk na 2 godziny. To naprawdę, jak już liżesz ściany wszystkie. No oj tam, oj tam. No to wracając może... jeszcze do tego, do Nekromanty. Jestem ciekawy, co zaprezentowali, bo na blisko nie można było nią zagrać, tak? Tą postacią. Tak. Także pytanie jest, czy zaprezentowali tylko to, co włączyli wszystkim ludziom na ekranach, czy coś, tak? Aha, no to... To już dalej nic nie mówię. I wybuch zwłok bardzo, bardzo lagował, więc naprawdę dobrze to nie wygląda na ten moment. Ale mają 7 miesięcy. No, work in progress jeszcze, więc wiecie. Ale dobrze, bo tak jakoś teraz przeszliśmy może dyskretnie do tematu właśnie Tristram, to może... Tak, więc może teraz chwilkę porozmawiajmy sobie o The Darkening of Tristram. I o patchu 2.4.3 dla osób, które nie interesują się serwisami informacyjnymi prowadzonymi chyba przez każdego z tutaj zebranych dzisiaj osób, pragnę przypomnieć, że w patchu 2.4.3 między innymi doczekaliśmy się bardzo fajnego, znaczy no może trochę zaspoilowałem, eventu nowego, rocznicowego eventu, polegającego na tym, że mamy odtworzonych 16 poziomów oryginalnego Diablo 1 z podziałem na te takie 4 strefy, czyli Dungeon, Catacombs, Caves i Hell. Są też odtworzone, ale tylko z nazwy przeciwnicy. Jest kilka przedmiotów z Diablo 1, questy i mamy też 4 głównych bossów, czyli Butcher, Leoryk, Diablo i Lazarus. Tak. No oprócz tego jest jeszcze kilka drobnych zmian. Całkiem fajna zmiana to jest chyba przeniesienie tych takich materiałów, tych barwników do wieżki, bo te barwniki chyba nie były generalnie w ogóle wykorzystywane. Teraz może ludzie z tego będą trochę częściej korzystać. Jak nie były? Ja korzystałem. Tak? To była kurczę, to ja jestem chyba... Jak już zebrałem cały set, smogi, barwniki. A no widzisz, no to każdy mierzy to według swojej miarki. Ja akurat chyba tylko na początku Diablo 3 z tego korzystałem. Ale to jest mniejsza zmiana, to nie jest takie istotne. Najważniejsze jest właśnie ten quest, który dodatkowo jeszcze będzie, bo o tym warto wspomnieć, cykliczny, bo on będzie trwał miesiąc, będzie w styczniu, teraz w najbliższym styczniu, a potem go nie będzie i będzie za rok w styczniu. No i tylko panowie. Musisz wspomnieć o tym jeszcze, jakie dodatkowe tam będą bariery, bo będzie rozpikselowanie, będzie muzyka klasyczna, tak, będzie poruszanie się postacią w 8 kierunkach na wzór podstawowego Diablo. Tak, słusznie, zapomniałem rzeczywiście. Portale z Diablo 2, kasa z Diablo 2 też, dzięki badania. No, tak, to fajnie. Prawda, to prawda. No, Eridor, bardzo ładnie uzupełniłeś tutaj moje braki. Tak, więc rzeczywiście ja będą tylko te wszystkie... Ja mam tylko jedno zastrzeżenie, ale no, jedno mega. Dlaczego piekło nie wygląda jak piekło? Bo nie było grafik do tego, żeby to piekło pokazać. To trzeba dorobić. Trzeba dorobić, no ale to widzisz, że żaden z tych etapów nie miał dorobionej grafiki. Dlaczego każdy poziom tej katedry nie wygląda jak każdy poziom tej katedry? No dobra, katakumby jeszcze pracy, się do ten, ale wiesz, piekło... No ale no, słuchajcie, jeszcze trochę czasu mają, także do stycznia może coś tam ciekawego wprowadzą dodatkowo. Nie, mogą wprowadzić. Nie wprowadzą. Słuchajcie, wystarczy wprowadzić tylko czerwoną poświatę, żeby świat nie był taki, wiecie, biały, tylko żeby wszystko faktycznie było z takiej czerwonej łunie zalane. To już zrobi efekt. Tylko no ale jak wyglądało piekło w Diablo 1, a jak wygląda tutaj w Diablo 3? To są... Trzy nie byliśmy za bardzo. Znaczy tu mamy... No nie, no mówię tutaj o tych poziomach tego Diablo 1, nie? O tych poziomach od 12 do 16. Myśmy z Cezaksem jeszcze nie doszli. Aha. Znaczy on doszedł, ja nie. A widzisz. To razem macie z tym problem jak ten, tak? Zanim się zaczęliście śmiać, to nie skarżyłem.
Ale jak Sazak już doszedł, to on jest teraz takim twoim przewodnikiem, tak? On cię instruuje, uczy. Prowadzi mnie dalej. O, widzisz, no. Rękę cię trzymałem. Hey, wild lesson. Nie, ja ogólnie mam problem do tego, że to niepotrzebnie zostało troszeczkę nadmuchane do poziomu remasteru, że remasterujemy Diablo 1 w Diablo 3. Będziecie mieli 16 poziomów, całą grę przeniesioną i w ogóle. A w zasadzie to jest tylko po prostu troszeczkę szerszy rift z filtrami graficznymi, z muzyką i kilkoma itemami, bossami i tyle. Dokładnie. Nic tam więcej nie ma. Nie jest to takie idealne stworzenie, jakiego byśmy chcieli. Dokładnie. I ludzie, słysząc pocztą taką, powiedzmy, pantoflową, słyszą, że całe Diablo 1 będzie w Diablo 3 i wchodzą i po 20 minutach to przelecą jakąś postacią do farmienia i mówią, what? Co to jest? No, tak to teraz niestety wygląda, że ludzie myślą, że tu będzie cała gra Diablo 1 przeniesiona do Diablo 3 i że będziemy się godzinami tam włóczyć po tych labiryntach, a tymczasem pierwsze poziomy się przechodzi w kilka sekund nawet nową postacią na pierwszym poziomie. No dosłownie tam są dwa zakręty na tym pierwszym levelu. Tak, no ale więc... czy to oznacza, że nie podoba ci się to? Ogólnie oczywiście quest? Cały event mi się podoba, tylko że niepotrzebnie został nadmuchany do poziomu remasteru. Wystarczyłoby powiedzieć, że mamy specjalny dung. A nie, że mamy zremasterowane Diablo 1 w Diablo 3. No, no, ale wiesz, to jest trochę tak jak z tą wypowiedzią jednego z pracowników Blizzarda, który przed BlizzConem gdzieś tam rzucił coś tam, że this BlizzCon will be awesome, czy coś takiego. I od razu ludzie podłapali, że będzie zajebioza, o kurna, nie wiadomo co będzie. A co miał ten człowiek powiedzieć? No co powiedział? No słuchajcie panowie, w zasadzie to w tym roku będzie dupa. It will be fine. No co, no, powie fine. Tak? No nie powie tak, no nie może tak powiedzieć, że will be fine. Musi być zajebiście, bo to jest BlizzCon i chociaż nic nie będzie ogłoszone, tak jak Rydor powiedziałeś, jeszcze w dodatku na 10. rocznicę BlizzConu, to tak naprawdę nic wielkiego tam nie było ogłoszone. Tak samo w tym przypadku, no może to rzeczywiście trochę było nadmuchane za bardzo, ale no chcieli zrobić reklamę, chcieli zrobić to z wielką pompą, no i pokazać, kurde, zrobimy Diablo 1 tu, no. Nie będziecie mieli tego Diablo 1 HD, które chcecie, ale macie tu fajnie, waszymi postaciami będziecie mogli grać na nowym silniku, wszystko płynnie działa, fajnie, elegancko. Wiecie, no takie trochę, takie podejście, no marketingowe bardziej, no. Nie dziwię się temu, chociaż trochę to jest przekłamane. Stwierdzenie, że nie chcemy spoilerować, ale tam jest mnóstwo sekretów, a sekretów jest w zasadzie jeden, który można zrobić i samemu rozwiązać zagadkę w 5 minut i to jest koniec. Mówisz o tej zagadce trzech kulek? Czy o czym innym? O grzybie. A to nie wiem. To... Kulki, co nie? O czym wy mówicie? Czy my temat jakiś zmieniliśmy? Bo ja już się gubię. No te trzy czerwone, pamiętasz? Co się drzwi otwierały. Nie, to nie o to chodzi. No. To jest zagadka trzech kulek. Dobra, no. Słuchajcie, porzućmy rzecz kulek, ale ja muszę powiedzieć jedno. Ja jestem osobą, która naprawdę jest mega mocno związana z historią, z fabułą. We wszystkich grach Blizzarda. I chociażby mnie to boli, bo ja chciałbym sobie spokojnie włączyć Diablo, odpalić i mieć na przykład Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3. Kampanie. Odtworzone w pełni na silniku trójki. Wtedy byłbym naprawdę w niebie. Bym porzucił wszystkie postaje gry, bym łupał od dnia do od poranka do nocy w Diablo. No, ale no niestety jest to też teraz ten typ fana no trochę zapominany. Historii nie. No, szczególnie, że teraz na przykład... profanacją przeniesienie fabuły z Diablo 1 na silnik Diablo 3 i fabuły z Diablo 2 na silnik Diablo 3. Jednak tamten klimat zostałby poszarpany, zdeptany i wyrzucony przez okno. Zależy, jak byłby zrobione. A to jest przede wszystkim za dużo roboty, żeby to zrobić wszystko. Śmiałbym wątpić, że jakakolwiek fabuła została przeniesiona do trójki. Chociażby z tym zadaniem od Leoryka. No, wchodzisz, nawet nie ma żadnych tekstów, nic, absolutnie. Wchodzisz, zabijasz randomowego moba, który wygląda jak duży szkielet z koroną. I jak weźmiesz koronę, to masz kaptur zamiast korony. Kurczę. Więc tak... No wiesz, przede wszystkim questy w Diablo 1 pochodziły od NPC-ów w mieście. A jak mogliście zauważyć, oni leżą martwi. Właśnie.
No. Za dużo tak wam nie powiedzą. No plus książka. I przyszedł czas, że... No, nie zaczynajmy. No to może w takim razie ja coś powiem, bo generalnie wydaje mi się, że ten... Wszyscy zgodzimy się, że ten event jest eventem takim trochę, na wiem, na jeden raz czy na dwa razy, prawda? Pogramy trochę, kilka razy przejdziemy, może te 16 poziomów podziemi i potem to odkładamy na przysłowiową symboliczną półkę, bo już tam nie ma nic ciekawego, tam nie ma nic, co nas interesuje. Ale wydaje mi się, że Blizzard tutaj jedną rzecz fajną zrobił, to co mi się podoba. On otworzył ten klimat Diablo 1 w takim bardzo luźny sposób. Mam na myśli to, że zobaczcie, teraz przede wszystkim ludzie grają Greater Rifty. Jest ciśnienie, żeby iść jak najszybciej, jak najdalej, do najwyższego Greater Rifta, że ja muszę być pierwszy, że muszę to zrobić, nie wiem, że muszę być zajebisty. Tutaj nie ma czegoś takiego, tak mi się wydaje. Tu jest po prostu quest, który chilloutowo sobie przechodzicie. To jest 16 poziomów, nikt was nie goni, spokojnie sobie gracie. Przy okazji, no kurczę, no panowie, nie uwierzę, że jeżeli graliście w Diablo 1 kiedyś i teraz zagraliście z powrotem w tego questa, to nie uwierzę, że chociaż trochę mordki wam się nie uśmiechnęły, jak zobaczyliście, że na ziemi leży King's Sword of Haste. Albo jak zobaczyliście Arcane's Valor. No nie uwierzę, że wam się mordy nie uśmiechnęły, panowie. Przepraszam, ale mi nie. Bo nie wiesz, co to jest. Nie, wiem, się... co to jest. No to co? Wiesz dlaczego? No. Bo było na niebieski napis, a w Diablo 1 był na żółty. Zostałem w Diablo 1 nie było żółtych przedmiotów. Był jak złoty. Było? No. Legendarny. Arcane na pewno był. A mój Arcane, tak, no to Arcane z Valor, tak, no dobra. Ale miałeś grafikę tą samą w trójce. To jeszcze z balansu. No to tak krzywego ryja zrobiłem. O. No. Żeby iść na kompromis. No dobra, no to nie wiem, kurczę, jak usłyszałeś tą muzykę, czy jak usłyszałeś ten odgłos wypadającego złota, też o tym Reader wspominał. To są rzeczy, jak, które są, no, pierdółki, ale jednak dla ludzi, którzy są jakoś tam z tą grą związani, to jest taka fajna, takie fajne odświeżenie. Przechodzę sobie to wszystko bez jakiegoś stresu, bez ciśnienia na to, żeby to zrobić najszybciej. Panowie tutaj, Xazax z Legionem sobie lajtowo gracie. Legion jeszcze nie doszedł, Xazax już doszedł do końca, prawda? Także gracie sobie lajtowo, bawicie się, jest fajnie, prawda? Xazax Legiona za rękę trzyma, czy prowadzi, nie? Jest miło, jest fajnie. I właśnie o to chodzi, to mi się podoba. I powiem wam szczerze, że tak jak ja nigdy nie byłem na przykład Achievement Hunterem, czy jakkolwiek tam osoba się nazywa, tak kurczę, szczerze mówiąc, jak wyjdzie ten już ten event na Battle.necie, nie na PST, to naprawdę chciałbym sobie, kurczę, przejść go parę razy i wszystkie achievementy z tego zdobyć, bo mam taką po prostu potrzebę, bo mi się to podoba. Nie licząc na to, że dostanę jakieś skrzydła, jakieś ramkę czy inne duperele, po prostu mi się to podoba. Dlatego ja uważam, że ten event jest fajny. Że on może fajny, nie jest to dokładne odzwierciedlenie tego, co było w Diablo 1, ale to jest takie lajtowe podejście. Wiadomo, że fajniej byłoby, gdybyśmy mieli na przykład wszystkie jakieś dialogi, wszystkie księgi, które tam gdzieś są, czy no przede wszystkim tą grafikę. Rzeczywiście Hell nie wygląda w ogóle jak Hell. Cavesy nie wyglądają moim zdaniem jak Cavesy. No to nie jest to. Ale jeżeli podejdziemy do tego na takiej zasadzie, że no dobra, no mamy to, co mamy, to w to, co mamy, gra się po prostu fajnie moim zdaniem. Pogramy parę razy, potem to olejemy, ale przez ten czas, kiedy graliśmy, no kurczę, no mnie się morda cieszyła, jak widziałem, kurczę, tą zbroję, tą ikonkę, kurczę, którą widziałem w Diablo 1, czy jak co tam jeszcze było fajnego, jak chociażby ten quest z Arcane z Valorem, robiłem te legionowe trzy kule, no to wszystko, kurczę, przypominało mi te stare czasy i po prostu dobrze się bawiłem, bez stresu, bez ciśnienia. Legendarny gem? Aha, to na końcu, tak? No, jak już tak. Się dojdzie. Tak, z głowy, jak się dojdzie. Z głowy Diablo, tak? Z głowy Diablo kamień. Nie robi tak, mi to na nic, końcu cinematyka też fajnie. No, to sobie możecie teraz samemu tak, nie wiem, jakby wiecie, wirtualnie wsadzić to w łeb. No, ale tak. To jest fajny pomysł po prostu, fajny bajer. Mogliby chociaż go jakoś tam wzmocnić, żeby on coś tam był użyteczny w grze, sam transmog. Nie mogliby, dlatego że to jest styczniowy event, dlatego nie mogliby. No i właśnie o to chodzi, żeby zmusić większą ilość graczy do wzięcia udziału w tym evencie, no. No, ale nie, to mówię, to ktoś wchodzi w marcu do gry i nawet możesz grać, bo nie masz gema, no. Dokładnie. Ale nie, ja nie mówię, że on był must have. Do używania, tylko żeby po prostu był użyteczny.
Do czegokolwiek. Przy levelowaniu sobie można. Proszę cię. Dobrze wygląda jako transmog, także ile levelowaniu jest użyteczne. Ile, powiedz mi tak szczerze, ile ci zajmuje wylevelowanie nowego gracza, który solo? Dopiero przyjdzie? Nie, trzy minuty. Granie, przy graniu solo jak najbardziej nie. To się przyda. Ja mówię, ja mam. Ja mówię. Nie leveluje się już grając solo, no. Bądźmy szczerzy. Jak zaczynasz grać, to zawsze kogoś szukasz do taksi, żeby cię pociągnął. Dobrze, ale jeżeli mówimy, wiesz, o takich graczach bardziej casualowych, to jest właśnie w ich kierunku. Co grają dla fabuły? To są tacy jeszcze. Są tacy? No dobra, no, nie wiem. No, ja mówię wam moją prywatną opinię, tak, że ja uważam ten gem za po prostu zwykłego transmoga. O. No właśnie, głównie on był stworzony na potrzeby transmoga, no transmogi, i tyle. Transmogi, kurczę. No nie wiem. Ja myślę, że już mi się słowa notają, że... Plączą. 19% dosyć mocne to piwo masz, wiesz, mogę to pewno przez nie, nie? Ten gem, no mówię, powinien dla mnie być trochę zmieniony, żeby chociaż do czegoś można było go wykorzystać. O. No dobra, panowie, a jak się zapatrujecie na tą taką cykliczność tego eventu? Na to, że on będzie trwał tylko miesiąc, potem go przez cały rok nie będzie i on wróci dopiero za rok. Jak to oceniacie? Ja powiem tak, jeżeli dostaniemy podobnego typu event w kwietniu, czerwcu, listopadzie i powiedzmy grudniu, to będzie fantastyczne. Bo to jest na wzór to, co mamy w WoWie, to, co mamy w Heroes of the Storm i chyba w Overwatchu teraz też tak będzie. Czyli, że zaczyna się jakiś sezon, dostajemy jakiś event. To jest fajne, bo to inny niż ten, tylko też cykliczny. Tak, dokładnie. Też miałem to powiedzieć, żeby wrzucali po prostu najlepiej co miesiąc. Co miesiąc coś innego zmieniali, jakieś eventy. To musi być 12 eventów, to już może iść ciężej. A tak możesz zrobić event na przykład na Diablo 2, możesz zrobić event na dodatek do Diablo 2. No. Ale mogliby zrobić event, że masz w Greater Rift'cie samych bossów, tak? To o czym wcześniej też chyba wspominaliśmy. Czy to nie jest za mało z drugiej strony? Bo to jest, wiesz, taka zmiana bardzo mała. A tutaj jednak masz prowadzone coś nowego, wiesz, potężny system zmieniający w ogóle cały wygląd gry, nowe UI i tak dalej. Myślę, że tym mogliby już się bawić po prostu. Co by nie wprowadzili, to i tak byłoby zawsze na plus. Bo to byłoby coś nowego, co by się zmieniało co miesiąc. Tak? Oczywiście. Coś unikalnego, do czego warto czekać. Nie wiem, czy wiecie, ale w marcu jest kolejny event związany z Kanain. Już w zeszłym roku na PST to było i tylko na PST, bo PST trwało w trakcie marca, a już do gry nie weszło, można wydrobić transmog z Korn Kanaiego, który można było tylko wtedy wydrobić na PST. A coś tam było takiego? Tak, bardzo możliwe, że będzie to jakoś bardziej rozszerzone do jakiegoś krowiego levelu Kanaiego, bo tak chyba było już kiedyś. I prawdopodobnie to będzie w każdym marcu już. Jeżeli chodzi o sam transmog, to on już jest wprowadzony do gry i on będzie w każdym marcu, ale być może to troszeczkę rozszerzą. Ale masz na to. Czyli już mamy styczeń i marzec. Czymś poparte, jakimiś, nie wiem, ktoś coś powiedział o tym, że to będzie? Czy to jest Sazak Swobody. Tak, na forum napisali niebiescy, że to będzie event marcowy po prostu, że można wydropić Skornka na jego. Ja się sam Wuluxara pytałem, co z tym Skornem, dlaczego on zniknął nagle w kwietniu. Już nie można go wydropić i mówił, że to będzie właśnie związane z eventem marcowym, że tylko w marcu będzie można to wydropić. Wiesz, może będzie faktycznie specjalny event krowi, gdzie dostaniemy na przykład 5 poziomów wypełnionych sympatycznymi krówkami. Może moim zdaniem już za dużo tych krów jest. Mogliby coś królowe, którą moglibyśmy tylko zrobić raz ten poziom i tyle. Nie, tak dużo tych krów to znowu w trójce nie ma. Jest, teraz znowu nie będę spoilerował, ale z nowym patchem wychodzi kolejny krowi level. No ile już tych krowich leveli może być? Jak już robimy na przykład skanaj... Jaki krowi level nowy? O czym mówisz? Zaprowadzę cię tam później. Za rączkę cię zaprowadzę. Wiem, już wiem, dobra, już wiem.
jeżeli już na przykład robimy event o Kanaim, to mogłoby być coś związane z Sesheronem i z barbarzyńcami na przykład, albo coś w tym stylu. No już dajmy spokój tym jednorożcom i tym krowom, naprawdę. Jest tyle fajnych, ciekawych pomysłów, że nie musimy we wszystko wpychać krowy i jednorożce. Ja chętnie zrobiłbym kuźnię z dwójki, albo ubił starożytnych też z dwójki. Także to byłoby starożytnych, na przykład walka ze starożytnymi, którzy by byli silni jak bossowie na Greater Riftach Setka. To by nie dał problem, żeby to ubić. Jak wy możecie walczyć ze starożytnymi, skoro Barb może starożytnych przywołać? To by się kupy nie trzymało. Z innymi starożytnymi. Z innymi. Przesiadł do dupu. Nie, ale wiecie, pamiętajcie też, że mamy szeroką literaturę i można też zastosować jakieś wydarzenia z jej historii. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale czytaliście na pewno książkę Diablo 3 Królestwo Cienia. Tam było miasto Urech. Tak. Pewnie większość z was czytała. Tam, gdzie poznaliśmy tego, nekromantę z Humbertem. Nekromantę Zaila, który się pojawia w Reaper of Souls, uwaga, nie wiem czy wiecie, w questach. I pojawia się również czaszka właśnie Humbert, jako pet do wydropienia. I tutaj się pojawia. I oprócz tego na oficjalnej stronie Diablo w galerii jest artwork właśnie z tym miastem i Blizzard kiedyś, na długo przed premierą podstawki, powiedział, że Urech odwiedzimy na pewno w Diablo 3. Tak więc mógł być też event związany z tym jakiś. Jest pomysł, jest już, jeżeli chodzi o lore, to wszystko obsadzone, więc wystarczy tylko zrobić grafiki. No, tylko wiesz, z drugiej strony Blizzard tyle pomysłów porzucił, że... PvP. Dobra, ale wiecie co, jeszcze tutaj taki jeden argument, który przechodzi mi do głowy, który jest tak in plus tego systemu takiego, takich cyklicznych eventów, to jest coś takiego, że zwróćcie uwagę, że jeżeli za rok Blizzard ponownie udostępni nam The Darkening of Tristram, to zapewne coś tam będzie zmienionego. Jakieś drobne rzeczy, na przykład, nie wiem, pojawią się jakieś na ziemi nowe przedmioty z Diablo 1, albo na przykład będą inne achievementy, albo nie wiem, jakieś będą inna ramka portretu wam się pojawi, jak wykonacie zadania. Takie drobne rzeczy, ale zauważcie, że co? I tak zagracie w tego questa, i tak zagracie w ten event. A od Blizzarda to nie wymaga w ogóle... Tak, sentyment, ale to nie wymaga... Chodzi mi o to, że od Blizzarda to nie będzie wymagało praktycznie żadnego wysiłku. Będzie miał cały event przygotowany. Pozmienia jakieś drobne pierdółki i już to graczom może dać. Nie wkładając praktycznie w ogóle tutaj jakiegoś swojego wysiłku, ma już gotowy nowy event. Co prawda to jest ten sam event, ale jak jakieś drobne rzeczy tam pozmieniają, to też będzie fajne. Wiadomo, event, tak jak mówię, na trzy przejścia, ale zawsze coś ciekawego. Chociaż ludzie tak i tak będą hejtować. Tak wyglądają aktualnie sezony. No, zmieniają tylko cyferki i tyle. No, albo tak jak w zeszłym sezonie nie zmienili w ogóle cyferek nawet. Z tym też dobrze byłoby coś zrobić, kurczę, bo no te właśnie, sezony... Tak. Byłem zwolennikiem sezonów od Diablo 2, ale teraz trochę jednak... No nie wiem. Za mało męczy mnie te, męczą mnie te sezony w Diablo 3. Chociaż nie gram za dużo. No, nie gram, ale męczą. No bo to jest w końcu jakby nie patrzeć to samo. No, nie wiem, może po prostu ten ta długość tych sezonów, one trwają teraz ile? No około 3 miesięcy plus minus, nie? Może to jest jednak trochę za krótko. Może to powinno trwać jednak trochę dłużej. Żeby ludzie się zmienili troszeczkę bardziej. No właśnie, myślę, właśnie. Znowu mam w styczniu startować w sezonie, gdzie ten mi się wydaje taki świeży jeszcze i nic tam w sumie jeszcze nie zrobiłem. To tak średnio, no. No, no właśnie. Dlatego coś tutaj można byłoby zrobić. No, może Blizzard trochę nie do końca poprawnie policzył sobie te miesiące. Może to jednak troszeczkę powinno być rzadziej. Tylko czy to by znowu nie prowadziło, że jest jednak mniej graczy, którzy, no bo na pewno sporo jest takich graczy, którzy wpadają na 3 dni po rozpoczęciu sezonu i dają sobie spokój. Tym sposobem, jak mamy 3-miesięczny sezon, to wpadną na 4 razy w ciągu roku, a tak będą wpadali na przykład tylko 2 razy. Ale to uważasz, że są tacy gracze, którzy wpadają na 3 pierwsze dni sezonu pograć i tak szczerze cieszą się z tej rozgrywki, a potem odstawiają grę i wracają za następne 3 miesiące pograć 3 dni?
Myślę, że tak. Tak, jest dużo tak. takich graczy. Tak, levelują postać dużo. Na maksa, zdobywałem trochę paragonów, przyjdą parę Greater Riftów. O, fajnie, przypomniałem sobie, strzała do innego. Zdobywałem jakiś, wiesz, portret, skrzydełka no i... No tak, portret, skrzydełka to tak, ale to właśnie wydaje mi się, że to może oni bardziej po prostu grają po to, żeby właśnie zdobyć ten portret, skrzydełka, coś takiego, ale nie po to, że po prostu cieszą się z tego, że sobie, nie wiem, zdobaną 200 czy tam 400 paragonów, bo jakby nie patrzeć, to jest, kurczę, to samo cały czas. Kolejny ósmy sezon. Inna postać, tak. dobra, no ale to jest inna to postać, samo. Inny set na start, inny build i to, tym się, to się przyjemnie kompletuje, ale jak już się ma wszystko, no to dokładanie po 0,5% damage'u, to już potem ludzi przestaje jarać i wychodzą, a teraz zbyt szybko dostajemy ten cały zestaw, który chcemy, tak? Nie mówię tutaj już tylko o secie, ale no set dostajemy w chwilę i itemy dostajemy do niego, do tego buildu topowego, do robienia Greater Riftów też w jeden dzień, dwa i już jest po zabawie. To już niczego nie szukamy. W pewien sposób to może zachęcić niektórych takich bardziej niedzielnych graczy do tego, żeby, wiesz, grać, no bo nie muszą szukać tego sprzętu przez dwa tygodnie, tylko zrobią sobie parę Greater Riftów, bach, mają cały sprzęt i mogą dalej iść. A to, że za jakiś czas oni dojdą do jakiejś, nie wiem, potencjalnej ściany, kiedy będą musieli innego sprzętu szukać, to już jest inna sprawa. Ale to jest ciągle to samo. Może jakimś rozmaiceniem byłoby wprowadzenie alternatywy do Greater Riftów. Czegoś, co można byłoby grać zamiast tego, no, ale... Ma być wprowadzona zmiana w Greater Riftach, jeśli chodzi o dążenie do paragonów. Nie wiem, czy dobrze pamiętam z tych informacji, które Blizzard dał. Mają zmniejszyć bonus, który nam paragon daje, także... Tylko nie jestem pewny, czy to jest do końca... Nie, to nic takiego nie było. Paragon zostaje taki sam. Chodziło o Challenge Rifty, że tam nie będzie się liczył paragon po prostu. W Challenge Rifcie nie będziesz miał paragonu żadnego, będziesz miał jeden build, jedną mapę, jeden układ pylonów, jeden układ mobów. Wszystko będzie to samo i kto przejdzie dalej, to jest lepszy po prostu. Kto to szybciej przejdzie, będzie lepszy. Tak. Szybciej, tak, macie rację, szybciej, tylko nie bo to wiadomo, jest ten taki stricte tryb do współzawodnictwa, czyli no to można powiedzieć, że to jest to takie pseudo PvP. Słuchajcie. To bardzo daleko idące. Nie, tam żadne PvP. Kwestia tego była, że ludzie bardzo na Greater Riftach narzekali, że jest bardzo duża randomowość, że ci, którzy są najwyżej, to mieli po prostu farta. A Blizzard chciał wyjść naprzeciw tym tezom, tworząc właśnie te Challenge Rifty, plus wprowadzając wszelakiego rodzaju zmiany w Greater Riftach, żeby po prostu ta randomowość, która jest obecnie teraz, została, wiecie, no, na pewien sposób rozmyta. Czyli, że na przykład jak zobaczymy pewną czwórkę graczy, którzy są tam, wiecie, najwyżej, tak, no to o nich możemy powiedzieć, że nie mieli farta, tylko powiedzmy dali radę, tak? Że tak zrobili tego grifta, że mają skilla po prostu, nie? No a te Challenge Shifty też myślę, że będzie taka bardzo taką alternatywą do tych Greater Liftów, no bo wiadomo, na samym początku, na starcie nikt nie będzie nic wiedział o nich, tak? Zaczną to ludzie grać, zaczną to tego przechodzić, no i tam na YouTubie się ja jestem tego pewny, bo zaczną się pojawiać rach, ciach, ciach, jeden, drugi, trzeci, czwarty poradnik do danej mapy i tak dalej. No bo wiadomo, wszystko będzie to samo, no to bach, łupniemy poradnik, no dobra. Żeby to wiedzieć, jak to przejść. Tylko teraz wiedzę teoretyczną trzeba będzie wyłożyć w praktyce, nie? Tak jak to z prawej jazdy bywa. No słuchaj, ale jedna rzecz to jest zrobienie, przełożenie wiedzy, ale jeżeli mapa i postacie i buildy i wszystko będzie ci się rotować co 3 dni, to będzie się rotować? No nie, ale chyba nie co 3 dni, to trochę jednak... Od trzech bodajże do 12 dni. Cały czas badają, jak to prędko powinno się... Ale dzięki temu to kasuje taki element, jaki jest szeroko w WoWie znany. Czyli, że po miesiącu jest znany konkretny build na postać, innym buildem nie ma sensu grać, bo na pewno jest tak zwany underperformance i tak dalej. No... Tak więc wydaje się, że tutaj jednak będzie mocno uderzone do graczy, którzy po prostu lubią przysiąść i samemu znaleźć, jak najlepiej daną postacią grać. Aczkolwiek ja bym się tutaj kłócił, czy dobrym pomysłem jest wprowadzanie predefiniowanych postaci. Bo to jednak dosyć mocno ogranicza grę, moim zdaniem. Ale to będzie wyglądało tak, że każdy challenge będzie można każdą klasą postaci zrobić i tak dana klasa będzie miała przypisany build i umiejętności. Czy wchodzisz dowolną klasę postaci i dostajesz postać, która jest w danym momencie wybrana dla danego rifta.
Jeżeli będą cztery osoby, będą cztery identyczne postacie. W ten sposób. No tak. To spoko. Dla mnie pomysł jest naprawdę bardzo fajny. Ja to było, mówię, coś, czego ja oczekiwałem od tego patcha, od BlizzConu, że oni rozwieją tą randomowość tej grze, jak jest, bo mówię, oprócz tych rzeczy, które można byłoby dodać, fajnie byłoby się zastanowić nad tym, co można zmienić w danym momencie, żeby grało się przyjemniej. Mówię, w Diablo randomowość była największym problemem. Ludzie narzekali tylko i wyłącznie na to, jeżeli chodzi, no mówię o czysto stricte grę, gameplay. No a tutaj mamy, mówię, każdy będzie miał to samo, każdy będzie mógł, mówię, zagrać tym samym i nie będzie porównania, że trafiłeś na lepszy rift czy coś. Masz postać taką, co każdy będzie nią grał, na rifta takiego, który każdy będzie przechodził, i układ pylonów i tak dalej, wszystko. No tak, ludzie stwierdzą, że to jest po prostu uczciwe, tak, dla nich, bo też będą grali tym samym i ci, którzy mają żyłkę konkurencyjną w sobie i będą konkurować, będą siedzieć, no to też przyciągnie graczy, którzy tylko i wyłącznie przysiądą do tego i będą próbowali jak najwyżej tam dojść w swoim rankingu. Bo mówię, jeszcze dodam jedną rzecz, że o tych poradnikach, bo spotkałem się z dużą ilością osób, która mówi, że będę miał po co ta cała rywalizacja, jak będę miał zaraz poradnik i będę wiedział, jak to przejść. No to ja takiej osobie jednej odpowiedziałem, że okej, miej poradnik, ja zagram bez, na przykład bez poradnika i zobaczymy, kto to lepiej przyjdzie. No i już to odpowiedzi nie dostałem. Tylko, no. Że prawda jest taka, że prędzej czy później właśnie wyjdą poradniki, wyjdą sposoby dokładne, co do sekundy, najbardziej optymalny czas, co do ułamków sekundy. Tak, którędy pójść, którego mobka zabić, kiedy użyć skilla, kiedy go nie użyć i wtedy będzie wychodził na przykład ten czas, powiedzmy 4 minuty 40 sekund i cała tablica będzie wyglądała tak, że będzie te 4 minuty, powiedzmy 35 sekund będzie najwyższy i to będą tylko sekundy dosłownie dzieliły graczy od siebie. Dlatego tutaj chodzi o rotację, żeby o to miejmy nadzieję, tak, dokładnie. Miejmy nadzieję, że w tydzień nie uda im się rozkminić całego systemu po prostu niektórym, chociaż pewnie się tacy trafią. Jeśli to trafi na PST, no to bez problemu. Ale w jaki sposób? Będziesz miał co tydzień aktualizowany PST? Nie. Będziesz miał po prostu wprowadzane pach, 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 pach. Bez PST, dokładnie, będzie wprowadzany gra i radźcie sobie, róbcie z tego wszystko, co dacie radę. Logujesz się w środę rano i naraz się dowiadujesz, że jesteś krzyżowcem i masz taką mapę. Masz, powiedzmy, ale wszystko, co wchodzi do gry, przychodzi przez PST. Ja nie mówię, że każdy kolejny build będzie przechodził przez PST, będzie specjalny PST dla tego challenge'u, tylko one wszystkie najpierw się odbędą na PST. Nie wydaje mi się, że... Wchodź się, masz te bójki teraz, tak? Czy one wchodzą do PST? Co 8 dni masz nową bójkę i to przez PST nie przechodzi. I masz. No, pamiętasz, na PST są testowane gotowe komponenty, a tutaj masz tak, że już masz gotowy moduł do pewnie tworzenia tych map, które tam będzie sobie Blizzard pewnie ręcznie jakoś tworzył i to będzie po prostu wrzucane na żywca do gry. Trudno, jednego tygodnia coś będzie skopane, będzie można jakoś skipnąć, zrobić 30 sekund. Okej, ktoś to wyczaił, będzie miał dobry wynik. Następnym tygodniu. A nie, chciałem, mogę na chwilkę? Mhm. Powtórz, Alidor, ostatnie zdanie, co powiedziałeś. No, że jeżeli Blizzard by na przykład zrobił jakąś wtopę i tak stworzył mapę, że dałoby się to jakoś obejść czy coś w tym stylu, no to będą musieli przełknąć porażkę. Nie, mówię, że coś o poradnikach powiedziałeś. Kurde. No dobra, nieważne, może mi się przesłyszało. No, ale tylko o poradnikach mówiłem, że za krótki tu będzie czas, żeby faktycznie móc tak wydajnie tworzyć te poradniki. One będą na pewno, ale nie będą tworzone w takim... Nie będą szczegóły takie, że na przykład w danym krótszym dasz radę to zrobić. Nie dadzą ludzie rady po prostu. Musieliby siedzieć całe po prostu 3-4 dni i wyłapywać najdrobniejszy szczegół w tej dokładnie szczelinie. A myślisz, że nie będzie takich ludzi? Mam nadzieję, że nie. Będą całe grupy ludzi. Ja wam mówię, że wokół tych streamerów, youtuberów, tych czołowych Diablo 3, oni nie pracują sami już nad tymi buildami i tak dalej. Wokół nich pracuje cała grupka ludzi, którzy im pomagają osiągnąć te pierwsze achievement, na przykład sezonowe. Zaczynamy sezon o 17, a o 1 w nocy ktoś już zrobił speedruna na przykład, albo już ktoś osiągnął jakąś tam szczelinę. No oni grają taką grupką, która
wszyscy idą w tą jedną osobę, żeby ona to osiągnęła, ta jedna osoba. I wtedy wszyscy skupią się na przykład na tym, żeby zrobić taki poradnik i żeby to wyszło i żeby to było jak najszybciej i jak najlepiej. I wtedy cała społeczność się na to rzuci i tak to będzie wyglądało. Jeżeli faktycznie czas rotacji będzie krótki, czyli to będą te 3 dni, w co wątpię, bo wydaje mi się, że to będą po 2 tygodnie albo po tydzień, jeżeli czas rotacji będzie... Jeżeli czas rotacji będzie krótki, tak jak 3 dni, no to te poradniki nie będą takie faktycznie dokładne, ale tydzień to już jest według mnie za długo. Te poradniki się pojawią po 1 dniu, po 2 dniach i już ludzie będą... A teraz mam do ciebie pytanie, czy mając poradnik po 1 dniu, myślisz, że tabela się od razu zapełni tymi najlepszymi wynikami? Nie, ale po 5 kolejnych tak. No myślę, że na pewno nie będzie tego bardzo dużo. Tak, zanim wykręcisz z poradnika właśnie te wszystkie, wyciągniesz te szczegóły, zapamiętasz, nie wiem, zapiszesz sobie, czy cokolwiek, żebyś mógł to później odzwierciedlić w grze, no to no nie wiem, ja... Rzucasz na drugi monitor i naśladujesz, no właśnie, wiesz, to pamiętasz, to jest naśladowanie, a to nie jest, tak, tylko, że to nie jeśli jest będziesz build, który musisz zbudować, tylko masz build gotowy, ty musisz tylko sekwencję klawiszy wcisnąć, kolejność ta jakby po prostu. Aż, ja aż takim prosem nie jestem, żeby szczerze mówiąc patrzeć na drugi monitor i jeszcze nie paść przy tym w jakiejś szczelinie. Ale zrobisz to 5 razy i będziesz wiedział. Dokładnie. Tu wyjdzie teraz taki mocny, taki jakby aspekt zręcznościowy i on pewnie zadecyduje o tym, kto będzie wyżej, kto będzie niżej. Dokładnie. Ale wiecie, na pewno będzie tak, że pod koniec tygodnia będą tam jakieś bliskie wyniki, ale tak jest wszędzie, że po prostu jest jakaś ta taka asymptota, za którą ci już nie przejdzie. No nie da rady, sama budowa mapy nie zezwoli na to, żeby to zrobić szybciej. No rzecz jest tylko taka, żeby wykryć, kto to zrobił najszybciej, ewentualnie kto to zrobił wcześniej. No bo w przypadku, jeżeli na przykład liczymy czas do 1/1000 sekundy, no to oczywiście powinna się liczyć najpierw ta osoba, która zrobiła to szybciej. I tyle. Tak pewno będzie. Tak pewno będzie. No, wydaje mi się, że to jest całkiem fajna odmiana. To, co mnie najbardziej troszeczkę tak, nie wiem, martwi, to jest właśnie to, o czym wspominał Xazax, że efekt będzie taki, że różnice pomiędzy graczami nie będą wynosiły, nie wiem, 5 czy 10 sekund, tylko przypuszczam, że to będą różnice rzędu ułamków sekundy. I to jest już takie, dokręcanie tej śruby na maksa, kurczę. Jeden misklik o 5 pikseli, cały rift do dupy. Dokładnie. I ludzie będą mówić, bo mam wolniejszy dysk i dlatego mi się nie udało. Tak samo jeszcze raz mówią, bo miałem takiego rifta, nie trafiłem. Ale to też nigdy się nie uda dojść do jakiejś idealnej sytuacji, gdzie faktycznie to będzie można idealnie rozwiązać. Chyba, że zrobiłoby się rifta, który minimalny czas przejścia ma 2 godziny. Ale to i tak gwarantuję wam, że to i tak wtedy będzie ten. Mówię, ja to widzę, znowu się do tego WoWa odniosę, ale w WoWie są tak zwane challenge na instancjach, gdzie rzecz wygląda prawie identycznie, jak tutaj jest zapowiedziane w Diablo. No bo to jest praktycznie kopia z tego. Z tym, że postacie są inne. No nie ma tak, że się wchodzi już na predefiniowane postacie, ale cały rozkład... To jest ogromna różnica akurat. Dobra. Meritum jest takie, że cała instancja jest taka sama, wszystkie stwory są rozstawione tak samo i faktycznie jak są leaderboardy robione, rankingi, to one są na cały dodatek, tak więc to jest rozciągnięte na miesiące i pod koniec faktycznie różnice są tam sekundowe. Tak więc ja powtórzę, jeżeli to ma być 7-dniowe, ja się o to nie martwię. W takim krótkim czasie ludzie nie zdążą wymasterować, a jeżeli nawet tak wymasterują, to się znudzi im po paru miesiącach, żeby tak cały czas na maksa upać. Więc wydaje mi się, że plus to będzie jakoś... też będzie ta grupka ludzi dość niewielka, którzy wymaksują. To są na pewno będzie 5% najlepszych czasów, potem będzie 70% średnich czasów i 25% najgorszych czasów. Uwierzcie mi, że znaczy inaczej. Ja uważam, że tych najlepszych czasów, tak, już oczywiście po tym wymaksowaniu, tak jak to mówimy, będzie stosunkowo znacznie mniej niż, powiedzmy, średni czas zrobienia danego challenge shifta. O, ale to ładnie powiedziałem. Aż sobie obejrzę ten odcinek, żeby to jeszcze raz usłyszeć. Znaczy powiem ci tak, po 7 dniach, słuchaj, jak ktoś już wymaksuje tego, to skąd będziemy wiedzieli, że nie da się tego zrobić lepiej?
Znaczy właśnie, to też możemy sobie zadać pytanie. Że można... Definicję wymaksowania. Właśnie, gdzie jest ta granica, kiedy ona się kończy? Bo jeśli minie 7 dni, a będzie taka, nie wiem, no może niemożliwość już, bo już, no, już się zamknie, ale... Podejrzewam, że to jest po prostu... Będzie można sobie zadawać pytanie, czy można to zrobić szybciej, ale nikt nie będzie miał zrobić. Zmienna X. To jest po prostu zmienna X, która będzie miała swoją granicę, która będzie nieokreślona. Znaczy, wiecie, Google DeepMind od sztucznej inteligencji wszedł do StarCrafta. Może weszliby też do Diablo. I na przykład pod koniec tygodnia byłaby prezentacja, jak system sztucznej inteligencji wyliczył, w jaki sposób można najszybciej zrobić. To by było ciekawe. Także fajnie, że akurat... Nie, ten tydzień jest dla mnie jak najbardziej w porządku. Dłużej to już byłoby zbyt nudne, tak, grać cały czas. A jak się będzie to sobie samoistnie, jakiś logiczny automat do tego wymyślą, że będzie to się co tydzień, bo oni mają pobierać najlepszą konfigurację z danej klasy. Dobrze rozumiem? Nie, po prostu oni będą tworzyć build dla ciebie. I... Oni będą? Tak, znaczy oni będą brali pewnie buildy z jakichś tam różnych sezonów, wkładają ci ekwipunek, wkładają ci skille, wkładają ci wszystko i tyle. Powiem tak, na stronie... Ale czy to robi jakąkolwiek różnicę? No właśnie, w zasadzie nie robi. No. Bo jeśli każdy będzie miał to samo, to i tak. To robi na przykład dużą różnicę, jak dostanę Sedara chyba z Monstrum. Dlaczego? Ale to nie zmienia nic. Dlaczego? I tak wszyscy będą grali takim samym buildem. Set esencji z Mantykorą, no ale wszyscy będą jechali z tą esencją i Mantykorą, tak? Build może być tak, do dupy, że masz ciekawszy pomysł, no dokładnie jak Ayan mówi. Może być do dupy, ale wszyscy będą nim grali. Tak. Jednej rzeczy nie rozpatrujemy. Słuchajcie, co zrobicie, jeżeli w pierwszym tygodniu dostajemy barbarzyńcę na pierwszym poziomie ze zwykłym toporem? Z młotkiem. Może tak się zdarzyć. Nie jest powiedziane, że to będziemy ubrani w jakieś super zaawansowane konfiguracje. Powiem ci tak, ja patrzę na stronce jest taki wpis. Co tydzień będziemy zapisywać konfigurację danego gracza, a inni nefalowanie będą mogli wypróbować ją w statystycznym lochu. Znaczy ja podejrzewam... Zapisanego gracza jest zapisywać konfigurację danego gracza. No to jakiegoś wybranego jednego. To jeden. Losowego, może, nie wiem. Stopki na przykład z gierów, właśnie. Stopki z gierów, ale tam... Nie, stopki z gierów na pewno nie będą grać, bo tam są buildy tak specyficzne, że oni by nie potrafili stworzyć lochu specjalnego. Plus tam pamiętajcie, że to jest... Ludzie by nie potrafili tym grać, tak jak na przykład jest build łowcy demonów pod te dwa pierścienie, to tam trzeba naprawdę na przykład sobie zbić życie do tak, minimum, skraju przeżywalności, poczekać aż się nastakują, to jest zbyt skomplikowane na to, żeby z tego tworzyć taki event. Ludzie by nie wiedzieli tak, w ogóle, o co wchodzi w tym buildzie. To będą proste buildy pokroju wielostrzału, pokroju archonta i tak dalej. Opierające się o sety po prostu i tyle. Nie o specyficzne legendy, tylko o cały set i o zestaw kilku skilli i tyle. I nie będzie tam nic skomplikowanego w tych buildach. Czy wiecie, bo finalnie możemy dostać na przykład 10 jakichś template'ów, które po prostu będą w kółko cały czas lecieć. Pewnie tak będzie. Ja obstawiam, że tak będzie. I co sezon będą dodawane jakieś nowe, czy coś w tym stylu i tyle. Tak. No dobrze, panowie. To myślę, że powoli będziemy zbliżać się do końca. Już chyba tak mniej więcej z godzinkę sobie tutaj polemizujemy. Także było bardzo miło oglądać kufel Jansa w rogu ekranu. No i dziękuję wam, że wpadliście. Czy macie jeszcze ochotę coś powiedzieć na zakończenie? Bo będziemy się już powoli właśnie żegnać, żeby nie przedłużać i tak zasadniczo nikt tego nie ogląda, wszyscy to słuchają, grając zapewne w Diablo teraz, także pozdrawiamy Greater Riftowców. A ci, którzy oglądali, to widzieli w pewnym momencie, jak pokazaliśmy klucz, który uruchamia betę Diablo 5. I rzuciliśmy 10 skinów do Hotsa i 2 keje do Overwatcha, także tak. I klucz do bety Gwinta. Tak. Ale też zostawiłbym was z jedną taką myślą trochę niepokojącą, bo 2 lata minęły od Rosa i faktycznie no Blizzard coś tam robi, ale nie widać takich jakichś wielkich skutków. Więc kurczę, no może jednak coś tam się dzieje. Może nie na Diablo 4, ale może jednak... Wydaje mi się, że potwierdzeniem tego jest lista ta rekrutacyjna na stronie Blizzarda, gdzie jest do niezapowiedzianego projektu w uniwersum Diablo ciągle. Dokładnie. Szukają.
tam coś się dzieje, tam pod spodem coś drąży. Nie wiem jeszcze tylko, które z wyższych złych, ale no coś tam jest. Ale z drugiej strony, czy takie rekrutacje do niezapowiedzianego projektu w świecie Diablo nie pojawiały się już od kilku lat? Chyba nie. Były takie drobne oferty pracy. One się zaczęły i one tam cały czas widnieją od półtora roku bodajże, albo od dwóch lat nawet. Razem z patchem, w którym weszły sezony chyba do Diablo, do Reaper of Souls, z tym patchem 2.1, się pojawiło to nagle i to cały czas tam jest. To chyba rok, albo w kresie półtora. No, więcej jak rok. Rok temu to Blizzard ogłosił, że sezony będą trwały 3 miesiące. Faktycznie. No ale no w każdym razie ja myślę, że coś tam się pod tą powłoką dzieje i za rok już na pewno. Diablo 4 potwierdzone. Rękę dam sobie uciąć. Diablo 4 potwierdzone. Dobra. Nie, ja jestem bardzo dobrej myśli, także coś będzie. Wrócimy wszyscy mocniejsi i z większym jakby chęcią grania. Tego mam nadzieję, Eridor, że wiesz, co mówisz, bo za rok przypomnimy się, mamy to wszystko nagrane, a przypuszczam, że trudno będzie ci w StarCrafta grać bez prawej ręki. Nie? Może ci trochę APM spaść, wiesz? Dobra, panowie, to jeszcze raz dziękuję serdecznie, że wpadliście, było bardzo miło pogadać. Dziękuję Legionowi, Jancowi, Eridorowi, Ksazaksowi, Brodaczowi, dziękuję. No i myślę, że spotkamy się być może w kolejnych polemikach przy piwie. Być może tak, a być może nie. Nie wiadomo, czy będą, nie wiadomo, kiedy będą. Ja będę miał piwo na pewno. Za rok powinny się polemiki przy piwie odbyć. A czy Eridor będzie miał wtedy czym podnieść kufel, to już zobaczymy po przyszłorocznym bliskonie. Wiecie, o czym żeśmy nie wspomnieli? No. Na PST? O czym? Reś już się śmieje. O zbrojowcu. Nie więcej, no. No tam tak stoi NPC taki, co baga sprzedaje. Ale to przecież to nie jest jakaś wielka zmiana, to co to za problem. Znaczy, to ułatwienie na PST i tyle. Na gracze, którzy chcą testować. No, stoi się taka koza duża i sprzedaje. Żeby to na produkcji było na Battle.necie, to byłoby fajnie. Znaczy fajnie. Rozmawialiśmy o zbrojowni, bo to może w momencie, kiedy mi wycięło internet, mówiliście o tym? Nie. Nie mówiliście o tym? Nie. To powinno być dodane dawno temu, więc pomijamy. Nie ma co drążyć tematu. To powinno być zawsze. Ważne, że będzie. Ważne, że będzie. Dobra, to panowie, jeszcze raz dziękuję. Było bardzo miło. No i do następnego razu. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Pa, dzięki, cześć.